Dzień dobry wszystkim, przed tym jak zaczniemy ten film, serdecznie zapraszam was do mojego kalendarza adwentowego. Co jak mryga, to mryga, to choinka akurat. Dzisiaj słuchajcie, pomagamy Sofii. Sofia choruje na SMA, czyli jak praktycznie tutaj większość dzieci, które trafiają do mnie w DM-ach, którym chciałbym pomóc. Niestety Sofia ma do zebrania jeszcze 8,5 miliona złotych. Zebrała 59 tysięcy, więc dużo, dużo jeszcze przed nami. Jeśli jesteście w stanie dołączyć się i dacie jej taką szansę, dacie jej taką nadzieję, dacie jej nadzieję po prostu od siebie, to zachęcam wszystkich do wpłacenia, chociażby złotóweczki, albo jeśli możecie więcej, to płacicie więcej. Na pewno dobre do was wróci. W końcu to jest czas przed świętami, czas nadziei, tak jak zawsze to powtarzam. Tutaj się wyświetli screen, w pierwszym komentarzu będzie przypięty link, więc serdecznie zachęcam was do pomocy. Tak mi szkoda tych dzieci po prostu, że to jest jakieś coś niesamowitego. Jeszcze jest napisane, zdążyć przed SMA, najdroższa terapia świata, pilnie potrzebna. No i z tego co wiem, ta terapia właśnie kosztuje około 8,5 miliona, 9 milionów. Więc są to horrendalne koszta. Jeśli jesteście w stanie, to pomóżcie, dołóżcie swoją cegiełkę. Wiem, że dużo osób jest ode mnie i pisze w komentarzach podczas wpłacania, że są ode mnie. Bardzo mi miło. Wpisujcie, ja tam czytam często te komentarze, więc jeśli chcecie coś miłego napisać, to też napiszcie jakieś miłe słówko dla Sofii. Też możecie wspomnieć, że jesteście ode mnie. Lecimy z filmem. Dzień dobry, witam z kolejnym, drugim już vlogmasie. Chciałem powiedzieć vlogu po prostu. Jedziemy, słuchajcie, do naszego sieci partnerskiej, aby ja jadę. Wyjedziecie ze mną. Piję oczywiście wodę kokosową, którą kocham. Naprawdę. Kocham tą wodę kokosową, to nie jest reklama, chociaż mogłaby być. Ta woda kokosowa jest po prostu przezajebista. Naprawdę piję ją codziennie, po dwie puszeczki i naprawdę uwielbiam. Serio, kocham. Opa, opa. Oczywiście, moi mili, moi drodzy, przy vlogmasie, jakbyśmy mogli zapomnieć o jednym najważniejszym punkcie, czyli wspólnym uśmiechu. Pamiętajcie o tym, że święto tuż, tuż, a święto to czas pojednania, takiego pozytywnego myślenia. Ogólnie takiego, wiecie, wyzwolenia się od złych myśli. I to jest właśnie piękne w świętach. Za to kocham święta najbardziej na świecie. Naprawdę. Za to kocham totalnie najbardziej święta. Chyba było tutaj myte i zabrałem samochodu. Ale nie wiedziałem, naprawdę. To jest słowo. Powiedzieli, mam 7% baterii, bo zapomniałem podłączyć aparat, żeby się ładował. I mam tylko 7%. Czy damy radę? No pewnie 6 już w sumie. Damy radę, na pewno. Jak się będzie chciało dać radę, to się da. I to jest pewne. Lecimy. Coś się kończy, coś zaczyna. U nas pewien etap się kończy, zaczyna się nowy. O tym jeszcze nie będziemy wam mówić, ale za chwilkę pewnie się dowiecie, jak ma wychodzi jej kolekcja. A u mnie też coś fajnego wychodzi i to będzie... To nie są e-booki, ani nic w tym stylu, więc na spokojnie. Bo ktoś mi zarzucał, że już robię e-book z jedzeniem. Nie, nie, to nieprawda. I wykonało się, słuchajcie. Jestem zadowolony, ponieważ uważam, że zawsze jak jakiś etap się kończy, to coś fajnego na nas nowego czeka. I trzeba zawsze właśnie w taki sposób podchodzić do życia, że nawet jeśli wydaje wam się, że jesteście w słabym okresie i że nic was lepszego już nie spotka, trzeba pamiętać o tym, że zawsze na drodze pojawi się coś fajnego, coś cudownego, coś lepszego. Może być nawet lepsze niż to poprzednie. No, się ubieramy choinkę. Słucham dzisiaj cały dzień już, znaczy odkąd wstałem i jadę, słucham cały czas składanki już świątecznej. Bardzo mi wjechały święta. Tylko uważam, że te składanki są czasami takie słabe, że te niektóre kawałki są tak totalnie nieświąteczne, że to jakiś szok totalny, więc mam taką składankę na YouTubie, której słucham i są same hiciory świąteczne. Jadę właśnie, słuchajcie, na kawkę i na kanapeczkę na placu Grzybowski, tam gdzie Andrzejka ma swój sklep. Jadę sobie kupić tam kawkę, ponieważ tam jest fajny klimat, taki świąteczny. I teraz spędzę sobie taki czas sam ze sobą, chwileczkę, na kawusie i kanapeczkę. Szkoda tylko, że śniegu nie ma. Tak czekam na ten śnieg, żeby zasypało. Ja czekam na ten śnieg, aż zasypie, tak totalnie, że będzie warstwa taka, że będzie się ciężko jeździło w ogóle, wiecie, po drogach. Czekam na taką zimę, bo taka zima jest dopiero prawdziwą zimą. Pamiętam, że takie zimy zawsze były, jak byłem dzieciakiem i te zimy naprawdę były mocne, srogie takie. Teraz te zimy są takie popierdółki. Nic tam spadnie, to troszeczkę śniegu, później się roztopi i później już w ogóle nie pada. Ja naprawdę marzę o takiej zimie, gdzie sypnie i będzie leżeć, tak z 30 cm śniegu. To była piękna zima. Dobra, pędzimy szybko na śniadanko. Teraz wam pokażę zresztą gdzie idę. Bardzo lubię to miejsce. W tym vlogmasie będę jeździć w różne fajne, ciekawe miejsca i będę wam zdradzać moje ulubione miejsca w Warszawie. Czy jeśli będziecie kiedyś przyjedziecie na przykład na vlogmas, nawet w tym roku, to możecie zawsze sobie odwiedzić to miejsce, gdzie ja chodzę. Może się kiedyś spotkamy, to będzie na pewno bardzo miłe. Lecimy. Ciao!
wydaje mi się, że z tych chmur może sieknąć śnieg. Tutaj był pierwszy, słuchajcie, McDonald's w Polsce. W 92 został otwarty. Kiedy ja się urodziłem, to on został otwarty. O tutaj. To nie jest, oczywiście to już jest jakby wersja nowa. On tutaj stał. O, w tym miejscu, gdzie jest tutaj ten szklany budynek. On właśnie tutaj stał. Żartowałem, nie zostawię was. Ostatnio miałem coś takiego, że jak nagrywałem tutaj w garażu film, to była taka akcja, że skasowałem to niestety, kurde. Było coś takiego, że biegłem stamtąd, o stamtąd, tutaj po kamerę, bo kamera tutaj stała i to było takie śmieszne. Takie... Śmieszne to było. Tak po prostu śmieszne. Śmieszne, wiecie? Ale pachnie widzę. Nasza choinka się zlewa po prostu, na moim aparacie nie widać jej, jak jest jasno. Zlewa się ze ścianą. No, zaraz będziemy ubierać. Znaczy nie tak zaraz, ale dzisiaj. Tak? No. No to super. Jako słuchajcie, że jest vlogmas, to wyciągamy arsenał. Jeszcze jeden sweterek mój, ten z poprzedniego roku, który jest bardzo ładny. Nie możemy go już założyć. Koszula. FNF-ie. Tesco i to na Słowacji, ktoś, pamiętasz? Ktoś pytał mnie właśnie, gdzie kupiłem. Nie mam to generalnie. W Polsce już nie ma niestety FNF-ów. FNF-u. Mamy sweterek, ale mamy jeszcze koszulę. To jest twoja koszula, chyba? Muszę jeszcze. Tak. Kurde, skąd ty to wyciągnąłeś? I masz Coca-Colę jeszcze. O kurczę, ale super. Ja mam Coca-Colę i Ewa ma taki sam jak ja mam swetek. No? A wiesz, że wczoraj się zmieniałam ten swetek? No widzisz. I to już od mocy tak samo wyciągnięty. Często się pytacie mnie o swetry. O taki właśnie zup świąteczny. No to ten kupiłem w Primarku. Jest naprawdę spoko jakościowo. O ten. On ma bawełny dużo w sobie. Ten. I kosztował 46 zł. Naprawdę? Tak, więc 43 nawet, więc bardzo polecam. O, sorry, mogę spięty pasek, więc bardzo polecam. Więc będziecie mnie widzieć w nich cały grudzień. Będziemy montować film dla was, pierwszy vlogmas. Jako, że jest już vlogmas pełną parą, dzisiaj jedziemy do Bazyliszka na kaczkę świąteczną. Następnie jedziemy na dziewczynę z Dubaju z Gosią i jej facetem. Gosią, która u nas była na weselu, która śpiewała. Więc dzisiaj mamy taki fajny wieczorek. Dzisiaj dodaję pierwszego vloga, vlogmasa. Dziękuję za cały odbiór, dziękuję za miłe komentarze, jest mi niezmiernie miło. Dziękuję wam bardzo za miły odbiór, jesteście niesamowici. Cieszę się, że chcecie oglądać vlogmasy. Jest mi niezmiernie miło, naprawdę. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, ponieważ włosy mi ostatnio spadły, a chciałbym dobić do końca roku do tego, do tych 100 tysięcy. Bardzo mi zależy i chciałbym już to mieć za sobą. Więc jeśli będziecie tacy mili i ochoczy zostawić mi ten przycisk czerwony, subskrybuj, to będę niezmiernie wdzięczny. Lecimy. To będzie fajny wieczorek. Słuchajcie, jesteśmy na Długiej 5 i tutaj był kiedyś urząd imigracyjny. I kiedyś Ewa była ze mną w tym urzędzie, jak załatwiałem jeszcze, jak jeszcze karty pobytu. Tak. Razem. Przyszłaś zadaj, nie wiedziałaś w ogóle o co chodzi, siedziałaś i tak czekałaś na mnie. No i właśnie tutaj był jakiś urząd imigracyjny i kiedyś tutaj dostawałem kartę pobytu, żeby przebywać w ogóle w Polsce. Jak ktoś jest z Ukrainy, to będzie ogarniać, co chodzi. To jeszcze orzełek został. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, no, jak tak siedziałam w tym urzędzie, ja dziecko. Jak wiecie, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. I by mi ktoś wtedy powiedział, że będę twoją żoną za 10 lat. To się śmiała pewnie. To bym się zaczęła śmiać. No. A jesteś, no. Wzięłam imigranta. No trochę tak, tak jakby nie patrzysz. Zapewniłam ci polskie obywatelstwo, nie żartuję, Jury ma polskie obywatelstwo. Ja miałem obywatelstwo zanim z tobą byłem w ogóle. No. Moja była mi akurat pomogła z obywatelstwem. Dziękuję. Dziękuję, kochana. Czy tak mnie ci ogarnęła, no jak już brzmi mężem. No to ja polskie obywatelstwo, no. Tam jak się świeci, zobacz, jaki rozjaśniony niebo jest, widzisz? Jak się świeci. Wydaje mi się, że już jest lodowisko i to od lodowiska tak bije białe. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No bo kurde, skąd ma się takie światło? Bez napisałem, czuję się jak nasze dziecko. Tak się zabieramy jest. Cię. Mojego taty. Zabieramy cię do Bazyliszka. A lubisz kaczkę? Powiedziałam się dzisiaj, że jest, słuchajcie, jest aplikacja u mnie w Kielcach. Nie ma. Jest. Może jest, tylko ja po prostu jeszcze do tego to nie doszłam. Gosia, ty jesteś po prostu najmłodsza, ale jednak duchowo najstarsza. Dzięki. Ty nie idziesz z duchem czasu. No tak, ale mój Tom Glow, mój father zawsze. No to widzisz, no to ja... Tata na pewno wie. Tata na pewno ma aplikację w ogóle. Co? Na stówę jest lodowisko, zobaczycie. Kiedyś powiedział do mnie, ty nie wiesz co to jest App Store, ja wiem. Boże Małgosia, to bardzo źle, ty musisz iść właśnie, ty musisz wszystko wiedzieć. Tak jak mówiłem, odbije się od lodowiska białe i jest na niebie.
fajnie. Już jest jarmark, niedługo się pewnie odpali. Pewnie na razie można wypić grzane winko i mata leci. I właśnie tego nie lubię, bo chciałbym, żeby leciała muzyka świąteczna, a to mata. Wchodzimy. Są już świąteczne ozdoby? Są. Są już wieńce. Jest światełko. Dzień dobry. No uwielbiam to miejsce. To miejsce ma klimat. Tutaj mamy bazyliszka. Słuchajcie, siedzimy w moim ulubionym miejscu, czyli przy oknie. Udało się, właśnie państwo poszli. My usiedliśmy sobie tutaj. I to jest naprawdę piękne miejsce do oglądania rynku, ponieważ tutaj jest już lodowisko i jak już wszystko odpalą, będzie się świecić. Cały będzie w światełkach i to jest naprawdę zajebisty klimat. Jedzenie może nie jest jakieś nie wiadomo jakie, ale po prostu dla klimatu warto tutaj przychodzić. Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i przychodzić i wracać. I co roku to jest nasza tradycja. Coś pięknego. Zobaczcie, słuchajcie, jaką ładną ozdobę jeszcze kupiłem do samochodu. Czy mieliśmy dać to na choinkę, ale stwierdziliśmy, że w samochodzie będzie ładnie wyglądać. Tak samo jest to za show. Jest piękne. Taki wanik z choinką i z prezentami. Lecę pomóc właśnie dziewczynom, ponieważ odebrały kolekcję dresów, które będziecie mogli już niedługo kupić, no więc trzeba pomóc. Bo naprawdę tych dresów jest trochę dużo, żeby dziewczyny je dźwigały. Ja powiedziałem, że podjadę je, to ogarnę. Cieszę się, że stworzyłem tą kolekcję i niedługo ta kolekcja już będzie dla was dostępna. Długo nad nią pracowały, więc jestem maksymalnie dumny i maksymalnie wspieram dziewczyny w tym, co robią. Lecimy. Jeszcze dzisiaj muszę nagrać jedną osobę, której dzisiaj pomożemy. No, muszę o tym pamiętać i dzisiaj vlog też się pojawi na kanale. Wczoraj byliśmy na dziewczynach z Dubaju. Dla mnie film taki 6 na 10, 5 na 10. Nic ciekawego. Wolę już filmy Patryka Wegi. Zdecydowanie. Czyli nie mi się podobał. Taka jest moja ocena, ale niech każdy sobie pójdzie i zobaczy i oceni sam. Dobra, lecimy ogarniać, ponieważ mam bardzo mało czasu. No i widzimy się potem. Ale słuchajcie, było zadanie. Ale zadaniem było to, żeby wnieść chyba z 20 worków pewnych dresów na czwarty piętro, ponieważ winda się zepsuła. To było wyzwanie, nie lada wyzwanie, naprawdę. Cały mokry jestem, jeszcze mnie tak troszeczkę przywiało, więc idę do domu, zrobię sobie kąpiel, żeby się wygrzać porządnie, bo czuję, że gardło zaczęło mnie drapać, po prostu chwileczkę dosłownie. No, jeszcze jestem zdyszany do tej pory. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli nie podobało, zostawcie łapeczkę w dół. I też napiszcie, dlaczego się nie podobało. Oczywiście zostawcie subskrypcję, ponieważ dążymy do 100 tysięcy. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, za całe to wsparcie, które od was zostaje. Jest to naprawdę mega, mega miłe. Postaram się, żeby vlogmasy pojawiały się codziennie. Będzie to trudne, ale damy radę. Teraz nagrywam jakąś vlogmasy i daję radę, więc już dwa z rzędu są. Cieszę się z tego niezmiernie. Cieszę się, że mogę pomagać, bo to jest w tym okresie najpiękniejsze. I też nie chodzi mi o to, żeby tylko pomagać w czasie vlogmasu i w czasie świąt. Można też pomagać codziennie na różne sposoby i uwierzcie mi, że zazwyczaj staram się pomagać ludziom jak tylko mogę, jak tylko jest to dla mnie możliwe, bez vlogmasów, bez nagrywania, ponieważ uważam, że
po to jesteśmy ludźmi i powinniśmy sobie nawzajem pomagać, po to zostaliśmy stworzeni, nie tylko do tego, żeby żyć, funkcjonować, tylko też właśnie między innymi, żeby sobie nawzajem pomagać. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, salut, ciao!